Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z cyklu Matematyka 500+, czyli matematyka dla uczniów chcących zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. Dzisiaj spotykamy się na temacie poświęconym pochodnym, ekstremom oraz stycznej do wykresu. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco. Przygotowując się do matury rozszerzonej z matematyki, musisz pamiętać, że zadanie z wykorzystaniem pochodnej, czy też ekstremum funkcji, konkretnie monotoniczności funkcji, czy też zadanie ze styczną do wykresu powinno pojawić się w Twoim arkuszu maturalnym. Dlatego ucząc się, zwróć uwagę również na tą właśnie lekcję. Zapraszam do rozwiązywania zadań, które przygotowałam właśnie dla Ciebie na dzień dzisiejszy. Zadanie numer 1. Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema funkcji, której wzór to f od x równa się x do potęgi 5 minus 15x do potęgi 3. Zbadaj liczbę rozwiązań równania f od x równe m w zależności od parametru m. No i teraz oczywiście zajmiemy się początkiem, czyli będziemy wyznaczać monotoniczność i ekstrema funkcji. Przypomnijmy sobie, najpierw najważniejsze, zanim zabierzesz się za monotoniczność, ekstrema, liczenie pochodnej, ustal dziedzinę funkcji, czyli najpierw ustalamy dziedzinę. Oczywiście tutaj nie ma żadnych pierwiastków, logarytmów, mianowników, zatem dziedzina to są po prostu liczby rzeczywiste. Ale pamiętaj o tym, żeby dziedzina była ustalona. Teraz tak, wiemy już, że zarówno do monotoniczności, jak i do ekstremów będzie nam potrzebne policzenie pochodnej. A więc przypominam liczenie pochodnej. Jest to oczywiście pochodna funkcji wielomianowej. Zasada liczenia pochodnej jest bardzo prosta. Ta potęga, którą tutaj widzisz, piątka, idzie do przodu, czyli będziemy mieć 5x, a tu się zmienia stopień tej potęgi o 1, zmniejsza się, czyli będzie to potęgi czwartej. Odjąć. Teraz tutaj trójka idzie do przodu i będzie pomnożona przez 15, czyli 3 razy 15 to 45x i tu się o 1 zmniejsza stopień potęgi, czyli do potęgi drugiej. Dobrze. No więc zaczniemy może od, oczywiście od ekstremum. Pamiętamy, że żeby ekstremum istniało, musi być spełniony warunek konieczny istnienia ekstremum. Ja tutaj zapiszę ten warunek konieczny, że pochodna musi być równa 0. No więc ja tą moją pochodną przyrównam do 0. 5x do potęgi czwartej minus 45x do potęgi drugiej równa się 0. Rozwiązujemy takie równanie wielomianowe jaką metodą? No możemy sobie najpierw podzielić przez 5, czyli mamy x do potęgi czwartej minus 9x do potęgi drugiej i to się równa 0. Teraz wyciągamy przed nawias, w tym wypadku x kwadrat i w nawiasie będzie x kwadrat minus 9 równa się 0. No to przyrównujemy do 0. Oczywiście z tego wyjdzie nam 0, jak widzisz z tego wyjdzie 3, a z tego wyjdzie minus 3. Myślę, że to w głowie można szybciutko powiedzieć. I teraz co dalej? To są na razie trzy punkty, 0, trójka i minus trójka, które są podejrzane o to, że mogą być ekstremum funkcji. Ale żeby być pewnym, musimy jeszcze zapisać warunek wystarczający. Warunek wystarczający. Żeby zrobić warunek wystarczający, to w zasadzie wystarczyłoby w zupełności narysować oś liczbową i narysować wężyk, taki przysłowiowy, prawda? Ale ja zrobię może tak bardziej profesjonalnie, bo zapiszę, że pochodna jest większa od zera, to wtedy funkcja nam rośnie. Pochodna mniejsza od zera, funkcja maleje, czyli tak jakby mam dwa w jednym. I ekstremum, i monotoniczność. No więc ja może przepiszę tą moją pochodną i ona ma być większa od zera. No pamiętasz, jak się rozwiązywało takie nierówności wielomianowe, metoda była taka sama, że potrzebujemy miejsca zerowe, a my te miejsca zerowe w zasadzie już mamy, więc ja nie będę jeszcze raz tego liczyła, tylko skorzystam z tego, co wcześniej już policzyłam. Zatem zaznaczę na mojej osi liczbowej minus trójkę, 0 i trójkę. I teraz rysujemy wężek, pamiętamy, że tak, tu jest jednokrotne, tu jest jednokrotne, natomiast to miejsce zerowe naszej pochodnej jest dwukrotne. Dwukrotne, dlatego że to jest potęga druga, przypominam. Więc dlatego jest dwukrotne, a skoro dwukrotne, to będziemy odbijać. Czyli tak, lecimy z wężykiem od góry, patrzymy, przy najwyższej potencji jest plus, czyli od góry, przechodzimy przez trójkę, a tu sobie odbijamy. I zaznaczamy tu plus,
tu plus, tu minus, tu minus. I ja mogę oczywiście śmiało teraz powiedzieć, że moja pochodna jest większa od zera, czyli mogę użyć, że moja funkcja jest rosnąca dla x należącego, i teraz od minus nieskończoności do minus trójki, i jeszcze jest rosnąca w tym drugim przypadku, czyli dla x należącego od trójki do plus nieskończoności. Teraz malejąca, mogę też oczywiście od razu, patrząc sobie tutaj na tą oś liczbową, powiedzieć, jest od minus trójki do zera, czyli tak zapiszę, od minus trójki do zera. No i malejąca jest jeszcze od zera do trójki, jak widzimy, jest oś liczbowej. Zawsze problem z tą monotonicznością jest taki, że często domykamy. I oczywiście podając ostateczną odpowiedź, myślę, że zwrócę uwagę na to, że tam, gdzie będzie można, będziemy domykać. Ale to myślę na samym końcu, jak już będziemy zapisywać. Teraz, nie wiem, czy pamiętasz, ja uczę tak zawsze, że ekstremum będziemy rozpoznawiać na podstawie takich buziek. Czyli tak, tu jest buźka smutna i ta buźka smutna przechodzi na buźkę uśmiechniętą, czyli znaczy się, że tutaj musi być maksimum. Tutaj nie ma żadnego przejścia, była smutna, jest dalej smutna, czyli tutaj ekstremum nie istnieje w zerze. Natomiast tutaj z buźki wesołej robi się buźka smutna, czyli w tym miejscu będzie minimum, czyli już patrząc sobie, niektórzy oczywiście uczą się tak, z plusa na minus to maksimum, a z minusa na plus to minimum. Jakakolwiek. Ja wolę z tymi buźkami, bo to dość tak łatwo zapamiętać. Poza tym takie specyficzne metody łatwiej się pamięta. No i teraz pasuje nam to policzyć, czyli policzymy sobie naszą wartość tej funkcji dla minus trójki. Podstawiamy do samego początku, czyli tu będziemy mieć, jak minus trójkę podstawimy, to będziemy mieć minus 243 i będziemy mieć tutaj plus i będzie 15 razy trójka do potęgi trzeciej to będzie 27 i to wyjdzie po naszych obliczeniach 162. No i teraz f od trójki będziemy sobie podstawiać również, czyli będziemy mieć bardzo podobnie, tylko będzie 243 i tu będzie minus 15 razy nasze 27, czyli będzie minus 162. I już wiemy, że dla minus trójki osiąga maksimum, czyli tu jest maks osiągnięte, a tu jest minimum. Czyli w zasadzie już coś wiemy na temat ekstremum, coś wiemy na temat tego, czy funkcja rośnie, czy maleje. Natomiast jeszcze jest kolejna część zadania. Myślę, że najciekawsza to jest taka, że trzeba powiedzieć, ile rozwiązań ma to równanie w zależności od parametru m. Żeby to zrobić, to oczywiście pasowałoby narysować wykres tej naszej funkcji, oczywiście funkcji wyjściowej. Ja często rysując wykres używam jeszcze do rysowania, żeby było wygodniej, prawda, żeby wiedzieć, jak ten wykres nam leci w nieskończoność, czy też minus nieskończoność, to będziemy sobie liczyć granice. Czyli może tutaj jeszcze zmieszczę limes przy x zmierzającym do plus nieskończoności. Tutaj nie mamy żadnego ograniczenia w dziedzinie, więc możemy tak zrobić. Z naszej funkcji, z tej x do 5 minus 15x do trzeciej. Oczywiście możemy sobie wyciągnąć, czyli przypominamy sobie, jak liczy się granice. W tym wypadku wyciągamy przed nawias x do trzeciej, możemy wyciągnąć, albo nawet x do piątej wyciągniemy i będziemy mieć 1 minus 15 nad x do kwadratu. I teraz, oczywiście to zmierza do zera. Tutaj jest jedynka, no to jedynka do jedynki, natomiast x do piątej zmierza do plus nieskończoności. Zatem granica to jest plus nieskończoność. No to teraz policzmy sobie limes przy x zmierzającym do minus nieskończoności. I też mamy z x do piątej minus 15x do trzeciej. Zasada taka sama, myślę, czyli limes przy x zmierzającym do minus nieskończoności. Wyciągam też, a od razu x do piątej, zostanie mi 1 minus 15 nad x kwadrat i znowu ten człon tutaj zmierza nam do zera przy x uciekającym w minus nieskończoność, natomiast ten człon będzie zmierzał do minus nieskończoności. Czyli minus nieskończoność razy 1 to oczywiście jest minus nieskończoność. Po co te granice? No po to, żeby ten mój wykres, który teraz narysuję, był dosyć estetyczny. Więc ja ten wykres tutaj narysuję, może mi się to uda. Nie musi być jakoś nie wiadomo jak elegancko, bo ten wykres ma mi pomóc do tego, żebym mogła, ma być moją pomocą, żebym mogła rozwiązać to równanie. F od x równa się m. Czyli tak, po pierwsze zacznijmy od ekstremum. Czyli tak, dla minus trójki
Zaznaczmy sobie, funkcja osiąga wartość 162, bo mi się nie zmieści, to tak sobie zaznaczę. Dalej, dla trójki osiąga wartość minus 162, czyli zaznaczę kropeczkę. Natomiast jeszcze popatrz, tutaj było wcześniej 0. Ja powiedziałam, że w zerze nie ma ekstremum, ale no warto by było policzyć, ile wynosi wartość tej funkcji dla zera. No oczywiście jak podstawię 0, to wyjdzie 0, prawda? Czyli tutaj będzie też 0. I ważna rzecz. Do czego ucieka nasz wykres? Przy plus nieskończonościach, przy x zmierzającym do plus nieskończoności, w tą stronę, ucieka w plus nieskończoność. Czyli ten wykres będzie tak wyglądał tutaj, a przy minus nieskończonościach ucieka w minus nieskończoność. To jest oczywiście taki przykładowy wykres. Gdybym chciała go super, ekstra, elegancko narysować, to pasowałoby mi jeszcze miejsca zerowe wyznaczyć, prawda? No, zastanowić się nad asymptotami, ale myślę, że w zupełności to wystarczy. Dlaczego? Ponieważ ja teraz na podstawie tego wykresu mogę tutaj wprowadzić już ostateczne ustalenia, czyli powiedzieć, gdzie funkcja rośnie, gdzie funkcja maleje, chociaż ja tu podałam, ale bardziej profesjonalnie teraz zapiszę. Czyli moja funkcja rośnie dla x należącego od minus nieskończoności widzimy do minus trójki i oczywiście mogę tu domknąć. Dalej, funkcja rośnie jeszcze w drugim kawałku, od tej trójki mojej tutaj domkniętej do plus nieskończoności, czyli trójkę mogę domknąć, natomiast funkcję malejącą mogę zapisać nie w dwóch kawałkach, tylko od minus trójki, jak widzisz, do trójki i mogę z obu stron domknąć. Jest taka zasada, że jeżeli w monotoniczności da się domykać, to domykamy. Po prostu jest taka zasada, że podajemy maksymalne przedziały monotoniczności. Oczywiście to było poprawne, natomiast to jest bardziej już tak profesjonalnie, że już więcej, lepiej się po prostu nie da podomykać. Dobrze, to jeszcze była jedna część, czyli to nasze f od x równe m. Ja tu zapiszę może f od x równe m. I teraz ile takie równanie ma rozwiązań? Czyli pamiętasz, to robimy w taki sposób, że będziemy sobie przykładać linijkę i patrzeć, ile razy będzie się przecinała z naszą, ta nasza linijka, czyli funkcja stała, ile razy będzie się przecinała z naszym wykresem. No jak widzisz, tutaj poniżej jeden raz, powyżej też jeden raz. Czyli zapiszemy sobie, że f od x równa się m ma jedno rozwiązanie dla jakich m-ów? Dla m-ów należących od minus nieskończoności, aż do tego pułapu tutaj, czyli do minus 162, suma i powyżej 162, aż do plus nieskończoności. To jest pierwsza część. Druga część, czyli może się tak nam uciąć, że dokładnie w minus 162 albo w 162 utnę i wtedy mamy tu rozwiązanie, jak widzisz, i tu rozwiązanie. Tu rozwiązanie i tu rozwiązanie, czyli mamy po dwa rozwiązania, czyli piszemy dwa rozwiązania dla m należącego do zbioru dwuelementowego, do minus 162 i 162. A teraz popatrz, w tym przedziale od minus 162 do 162, ile razy moja ręka chociażby przecina nasz wykres? Ile razy? No trzy razy. Dlatego muszę napisać, że mogą być również trzy rozwiązania dla m-a należącego od minus 162 do 162. Oczywiście jest to przedział obustronnie otwarty. To zadanie takie dosyć jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że przypomnieliśmy sobie, jak się liczy pochodną, przypomnieliśmy sobie, jak się wyznacza ekstremum funkcji, że jest warunek konieczny, że jest warunek wystarczający. Przypomniałam, jak odczytywać, kiedy funkcja rośnie, maleje. I jeszcze dodatkowo tutaj z pełnym rysunkiem zrobiliśmy to zadanie, z pełnym wykresem. Oczywiście szkic wykresu, ale jest. Przypomnieliśmy też liczenie granic, więc wszystko takie, to co najważniejsze, w jednym zadaniu zestawione. Zadanie numer 2. Oblicz pole trójkąta utworzonego przez obie osie układów współrzędnych oraz styczną do wykresu funkcji f od x o wzorze x minus 6 podzielone przez x minus 2 w punkcie o odciętej równej 3. Czyli zadanie składa się jakby z dwóch części. Pierwsza część tego zadania to musimy sobie wyznaczyć równanie stycznej właśnie w takim punkcie o takiej odciętej, a druga część będziemy wyznaczać pole trójkąta ograniczonego właśnie tą prostą, no i osiami układów współrzędnych. Pierwsza sprawa oczywiście bezdyskusyjnie dziedzina.
Dziedzina to są liczby rzeczywiste z wyłączeniem, w tym wypadku dwójki. Teraz będziemy liczyć sobie pochodną. Dlaczego? Bo przypomnijmy sobie wzór na styczną. Jak się wyznacza styczną w punkcie? Otóż jest wzór i ten wzór możesz znaleźć w tablicach. On się zaczyna albo od Y, albo się zaczyna od F od X. To się równa F' od X0 razy X minus X0 dodać F od X0. To jest równanie stycznej. Albo Y równa się, albo po prostu F od X równa się. Styczna, pamiętaj, jest to prosta, zwyczajna, czyli ja mogę też napisać AX plus B, ale w tym wzorze, prawda, jest już gotowe wszystko, bo tylko wystarczy sobie popodstawić. No to tak, X0 już mamy, nie mamy jeszcze F od X0 i nie mamy F' od X0, czyli będzie nam potrzebna pochodna na pewno bezdyskusyjnie. No to może zaczniemy od pochodnej, czyli F' od X, to się równa. Kreska ułamkowa. I teraz tak, jak się liczy pochodną takiej funkcji, która zawiera licznik i mianownik? Jest taki wzór, który mówi właśnie nam o tym, jak obliczyć pochodną ilorazu. Otóż robimy tak, pochodna góry, ja może to zapiszę, x minus 6 prim pochodna, razy dół, odjąć góra, razy pochodna dół. Łatwo to zapamiętać, bo jest tak na przemian. Pochodna z góry razy dół, minus... A tak jakby teraz będziemy mieć pochodna z dołu razy góra, prawda? Na odwrót jest. A na dole w mianowniku jest x minus 2 do kwadratu. Czyli dolny mianownik, tutaj mianownik został podniesiony do kwadratu i tak teraz wygląda. No to liczmy sobie dalej, czyli f' od x to się równa. Pochodna z x minus 6, to pamiętamy, pochodna z x to jest 1, a pochodna z minus 6, czyli z liczby stałej jest 0, dlatego nie piszę. I razy x minus 2 odjąć. To x minus 6 przepiszę, natomiast znowu pochodna z x to jest 1, no a z liczby no to jest 0, więc nie piszę. No i na dole mamy x minus 2 do kwadratu. Nie będziemy tego podnosić, nie ma takiej potrzeby. No to teraz liczymy tą pochodną, czyli tak, 1 razy x, no to mamy x minus tutaj 2, dalej mamy minus x i mamy plus 6. I to nad x minus 2 do kwadratu. No to jeszcze tutaj sobie policzymy. Robimy zawsze dokąd się da. X nam i minus x nam się tutaj skasują i zostanie nam 4 nad x minus 2 do kwadratu. Po co nam to jest pochodna? Dlatego, że będziemy potrzebować f od x0. U nas to będzie f od x0 i f' od x0. Ale skoro pochodną, to może zacznijmy od f' od x0. Będzie to f' od naszym x0 jest trójka. F' od trójki, czyli ja będę pod ten mój wzór postawiała za x trójkę, czyli 4 nad 3 minus 2 i to do kwadratu. Czyli 4 nad, tu mam 1 do kwadratu, czyli 1, czyli mamy 4 nad 1, to jest po prostu 4. No to teraz jeszcze mi jest potrzebne, tak jak powiedziałam wcześniej, f od x0, czyli f od trójki, tylko uwaga, nie teraz pochodna, tylko ja teraz chcę policzyć wartość funkcji dla trójki, czyli cofam się do tej pierwszej mojej funkcji. Czyli piszę tak, 3 minus 6 nad 3 minus 2, czyli za x tego i tego podstawiam sobie trójeczkę. Czyli mam u góry minus 3, a na dole mam 1. No to będzie oczywiście minus 3. To skoro wszystko mam, ja może zakreślę, co mi potrzebne. To mi było potrzebne, to mi było potrzebne i to mi było potrzebne. To ja teraz podstawiam pod ten wzór, który napisałam. No niech będzie y równa się. I teraz f' od x0 to było u mnie 4. Otwieram nawias. X minus x0 to jest 3. Dodać f od x0, czyli u mnie f od x0 no to mamy minus 3. No napiszę w takiej formie, niech będzie. Czyli tak, y to się równa, tu wymnażam 4x minus 12 i tu będę miała jeszcze minus 3, czyli będę miała y to się równa 4x minus 15. I to, co ja teraz wyznaczyłam, to jest styczna. To jest moja styczna. Czyli ona mi jest potrzebna dlatego, że ja muszę policzyć, teraz druga część zadania, muszę policzyć pole trójkąta ograniczonego tą styczną oraz osiami układów współrzędnych. Czyli tak, zróbmy sobie taki malutki układ współrzędnych, nie potrzebujemy jakiegoś wielkiego, ale tak, żeby sobie to mniej więcej wyobrazić. Czyli tak, potrzebuję narysować tą styczną. No to weźmy sobie jakieś punkty takie charakterystyczne dla zera. Będę miała minus 15, załóżmy, że tu będzie minus 15.
tu sobie zapiszę, że to jest ten punkt. I teraz na przykład weźmy sobie dla, może dla czwórki będzie nam się fajnie liczyło, czyli tu mamy gdzieś czwóreczkę i dla czwórki mamy 4 razy 4, 16 minus 15 to jest 1. I teraz przykładam linijkę i rysuję sobie mniej więcej, prawda, ten oczywiście wykres tej funkcji mojej, tej stycznej, podpiszę go, y to się równa 4x minus 15. I chodzi o to, że ty musisz sobie wyobrazić, o jaki trójkąt chodzi, prawda, w zadaniu. Chodzi nam o ten trójkąt tutaj w środeczku. Mamy jego pole wyliczyć. No to żeby mieć pole, to widzisz, jest to trójkąt prostokątny, czyli wzór na pole trójkąta prostokątnego to jest 1, 2, a razy b, gdzie tu jest a, załóżmy, tu jest b. Spróbujmy. No B damy radę odczytać, bo ja specjalnie taki punkt wzięłam x równy 0, żeby właśnie moje B, ale mam na myśli bok, prawda? Czyli moje B to jest 15. Czyli ten bok tego mojego trójkąta prostokątnego 15. Natomiast gorzej z tym tutaj bokiem. I teraz jak wyliczyć po prostu długość tego boku? Wystarczy, że znajdziemy miejsce zerowe. A jak się znajduje miejsce zerowe? No przerównamy sobie do zera i mamy 4x, to się równa 15, dzielę przez 4x, to jest 15 czwartych. Czyli wniosek z tego, że mój drugi bok ma długość 15 czwartych. Czyli jeden bok ma 15, drugi bok ma 15 czwartych. No i teraz już policzę pole trójkąta, a może na czerwono zapiszemy. Pole trójkąta to będzie 1, 2 razy, jeden bok to będzie 15, razy drugi bok to jest 15 czwartych. No i wymnażamy, czyli pole trójkąta to się równa 15 razy 15, no to mamy 225 podzielone przez 2 razy 4 to jest 8. I spokojnie możemy taki wynik zostawić, że pole tego mojego trójkącika, który mniej więcej zobrazowałam w układzie współrzędnym takim malutkim, ale wystarczy w zupełności, wynosi 225 ósmych jednostek kwadratowych oczywiście. Zadanie numer 3. Funkcja f od x o wzorze w liczniku x kwadrat minus 3 w mianowniku x minus 2 osiąga ekstremów w punktach x1 oraz x2. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez środek odcinka AB, gdzie zauważmy A to jest punkt o współrzędnych x1 i f od x1, a punkt B x2 i f od x2. Pamiętamy, x1 i x2 to były te punkty, dla których funkcja osiąga ekstremum. I mam wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez środek tego odcinka AB i równoległej do stycznej poprowadzonej do wykresu funkcji w punkcie o odciętej x0 równe 4. Czyli mam wyznaczyć równanie prostej, która jest równoległa do tej stycznej i przechodzi przez środek. No zaczniemy oczywiście od początku, czyli tak, no bezdyskusyjnie dziedzinę trzeba zapisać, że to są liczby rzeczywiste z wyłączeniem dwójki, natomiast będą nam potrzebne oczywiście ekstrema. No tu musimy policzyć pochodną, prawda? A pochodna i tak nam się sprzyda do stycznej. No więc może zaczniemy od tego, że będziemy liczyć tą pochodną. I tak, przypominam, tak jak w poprzednim zadaniu, pochodna z ilorazu, jak liczymy? Pochodna z góry, ja będę od razu liczyła, pochodna z tego licznika to jest 2x razy mianownik, odjąć, teraz licznik przepiszę, razy pochodna z mianownika. No tak się składa, że pochodna z mianownika, czyli z x w tym wypadku to jest 1, podzielone przez x minus 2 i to do kwadratu. No to liczymy, czyli f' od x to się równa, tu wymnażamy, czyli będzie 2x kwadrat minus 4x, dalej mamy minus x kwadrat i plus 3 podzielone przez x minus 2 do kwadratu. No to robimy do samego końca, dokąd się da oczywiście, czyli mamy x kwadrat minus 4x plus 3 w liczniku, natomiast w mianowniku mamy x minus 2 do kwadratu. No to skoro tak, no to my musimy oczywiście teraz wyznaczyć ekstremum, no bo ja muszę znać te punkty x1 i x2 i muszę wiedzieć, czy to są ekstrema. No to skoro tak, no to muszę napisać warunek konieczny istnienia ekstremum. Warunek konieczny: pochodna równa się 0. Przyrównuję moją pochodną do zera, tylko zauważ, moja pochodna ma licznik i mianownik, to bez sensu mianownik przyrównywać do zera, przecież mianownik zerem być absolutnie nie może. Więc ja przyrównam sam licznik sobie tutaj do zera i jak widzisz, wyszło nam równanko kwadratowe, liczymy deltą, 16 minus tu będzie 12, czyli 4, spierwiastkujemy, wyjdzie 2,
No i liczymy sobie x, 1 to będzie 4 minus 2 nad 2, czyli 1, a x2 to będzie 4 plus 2 nad 2, czyli 3. Czyli popatrz, mamy dwa punkty podejrzane, one są dopiero podejrzane o to, że mogą być ekstremalne. Żeby tak było, to musimy się upewnić, czyli warunek wystarczający. I teraz, warunek wystarczający oczywiście jest związany z tym, że musimy sprawdzić, kiedy pochodna jest dodatnia, kiedy pochodna jest ujemna. Ale możemy już posiłkować się tym właśnie, co sobie już tutaj wyznaczyliśmy, żeby jeszcze raz tego nie wyznaczać, nie liczyć tych miejsc zerowych, to ja od razu narysuję oczywiście oś liczbową i zaznaczę te punkty podejrzane od ekstremum, czyli jedynka, trójka i jeszcze zaznaczę punkt, który nie należy do dziedziny, czyli dwójka. I teraz, gdybym chciała powiedzieć, że moja pochodna jest większa od zera, prawda, kiedy, no to będę potrzebowała do tego narysować wężyk. No i wężyk mi się tak przydaje do tego, żeby określić, czy jest maksimum, czy minimum, czy nie ma ekstremum. No to lecimy. Oczywiście z góry, bo tu mamy dodatnie wszędzie, czyli z góry dochodzimy do trójki, przechodzimy do dwójki. Teraz patrzymy, dwójka, ona by pochodziła z mianownika, który jest do kwadratu, dlatego się odbije i przejdziemy sobie tutaj dalej. Czyli tu mamy plusy, plusy, minusy, minusy. W tym zadaniu nie chodziło o to, żeby powiedzieć, kiedy funkcja rośnie, maleje. Więc ja nie muszę tego kontynuować. W tym zadaniu chodziło o to, żeby być pewnym, że w punkcie mojej jedynce czy też w trójce jest ekstremum. Ja patrząc na mój wężyk jestem w stanie być już tego pewna. Czyli w jedynce z buźki smutnej robi się buźka wesoła, czyli jest maksimum, a w trójce z buźki wesołej robi się smutna, czyli jest minimum. No to wiedząc o tym, ja już wiem, że x1 to może być moje jedynka, a x2 to trójka. Nie jest powiedziane, które jest które, minimum, maksimum, więc nie przejmujemy się. No więc liczymy sobie f od jedynki. Będzie mi to potrzebne do punktu, prawda? Czyli podstawiam do mojej wyjściowej funkcji, czyli 1 do kwadratu to 1 minus 3 nad 1 minus 2, czyli tu mamy minus 2 nad minus 1, czyli po prostu 2. No i jeszcze liczymy f od 3, czyli mam 3 do kwadratu to 9 minus 3 nad 3 minus 2. Podstawiamy, przypominam, do wyjściowej funkcji, nigdy nie do pochodnej. To się równa i teraz mamy 9 minus 3 to 6 nad 3 minus 2 to 1, czyli po prostu 6. I teraz co ja mogę już powiedzieć? Ja już mogę Tobie powiedzieć, że mój punkt A ma współrzędne. Dla jedynki wyszło mi 2, a mój punkt B dla trójki wyszło mi 6. No to skoro tak, to ja potrzebowałam środka. No to wyznaczmy środek. Pamiętamy, że na środek był taki wzór, że wyznaczając współrzędne środka, będziemy brać pod uwagę średnią arytmetyczną x-ów i średnią arytmetyczną y-ów. W tablicach jest wzór na to. 1 dodać 3 nad 2, przecinek. 2 dodać 6 nad 2. Zatem mój środek będzie miał współrzędne. 4 nad 2, czyli 2. I mamy 8 nad 2, czyli 4. O, podkreślę, bo to mi będzie potrzebne jeszcze dalej do zadania. Teraz przechodzimy do drugiej części zadania, ale możemy skorzystać z tego, co już tutaj policzyliśmy. Styczna w punkcie x0 równe 4. No, my, pasowałoby nam napisać to równanie. Przypomnę, równanie styczne y to się równa f' od x0 razy x minus x0 dodać f od x0. I teraz popatrz, gdybym ja to chciała teraz wymnożyć, to ja mogę zauważyć jedną bardzo ważną rzecz, że mi jest do rozwiązania tego zadania niepotrzebne całe równanie stycznej. Tylko ja tam miałam polecenie, żeby wyznaczyć równanie prostej, która jest równoległa do stycznej. A o równoległości, przypominam, świadczy współczynnik A kierunkowy, a on jest zawarty tutaj f' od x0. Czyli w zasadzie ja mogłabym moje A policzyć jako f' od, a x0 to jest czwórka. Dokładnie. Nie muszę całego równania stycznej. Absolutnie. Bo ja mogę wiedzieć, że proste są równoległe wtedy, kiedy mam takie same współczynniki kierunkowe. Jeżeli oczywiście będziesz miał czas na maturze, możesz sobie całe równanie wyznaczyć. Nie ma takiej w każdym razie potrzeby. No to liczymy sobie f'. My tu pochodną mamy i podstawiamy sobie czwóreczkę. Czyli czwórkę podstawiamy za x. A to będzie 4 do kwadratu 16 minus 4 razy 4, 16, dodać 3 nad. Podstawiamy czwóreczkę, 4 minus 2 to oczywiście 2 do kwadratu to 4, czyli wychodzi mi 3 czwarte.
Zatem, skoro wiem, że ta moja prosta, ja może napiszę moją prostą, którą miałam wyznaczyć, czyli ja miałam wyznaczyć jakąś prostą i ja zapiszę a1x plus b1, może żeby nam się, nie napisałam ax plus b, żeby nam się z tym a tutaj nie skojarzyło, tak od razu oczywiście. I teraz co ja wiem? Ja wiem, że pytałam o równanie tej prostej, ale wiem, że ona ma być równoległa do tej prostej, do tej stycznej. Czyli ja mogę wywnioskować, że moje a1 to jest równe a, zatem 3 czwarte. Czyli popatrz, napiszmy teraz y to się równa 3 czwarte x dodać jakieś moje b1. Napisałam b1, żeby pasowało po prostu do a1. No i teraz wiem, że przechodzi wykres tej funkcji, przechodzi przez ten właśnie środek tego odcinka AB. No to podstawiam, czyli tu jest jakby x, tu jest y, podstawiam za y, a 4, to się równa 3 czwarte razy 2, dodać moje b1. Tu mi się skróci przez 2 i mam 4, to się równa 3 drugie, to niech będzie 1 cała i 1 druga, dodać b1. Jak to przerzucę, będę miała 2 całe i 1 druga, to to jest właśnie b1, czyli mam tu wyznaczone b1, a tu mam wyznaczone a1. Czyli jakby ostateczne, co miałam wyznaczyć, miałam napisać równanie tej mojej prostej, czyli napiszę 3 czwarte x dodać 2 całe i 1 druga. To jest równanie, tylko uwaga, nie jest to równanie stycznej, tylko to jest równanie, o które ja poprosiłam w zadaniu. Czyli poprosiłam o wyznaczenie równania prostej, której wykres przechodzi przez ten S, gdzie S jest środkiem odcinka AB, gdzie w odcinku AB tutaj są te ekstrema zawarte, i wykres tej funkcji ma być równoległy do stycznej. W tym jednym zadaniu, popatrz, jest dużo rzeczy, bo dlatego takie zadanie wybrałam, żeby było troszkę tak jakby namieszane, bo nieraz jest tak, że młodzież widząc takie proste, oblicz pochodną, no to liczy, wyznacz ekstrema, to liczy, ale jak już jest takie zamieszane, że tu jest prosta, równoległa do stycznej, a tu przechodzi przez środek, a tu są jeszcze ekstrema, no to w ogóle niektórzy po prostu wymiękają. Dlatego takie zadanie właśnie postanowiłam na nasze spotkanie wybrać. Zadanie numer 4. Wyznacz równania stycznych do wykresu funkcji f od x równa się x do potęgi trzeciej minus 3x kwadrat dodać 1, na których leży punkt o współrzędnych 2 i minus 4. Niby zadanie wydaje się łatwe, bo mamy wyznaczyć równania stycznych. No to pasowałoby zacząć oczywiście od napisania wzoru. Ja ten wzór napiszę, który już dzisiaj ćwiczyliśmy, czyli y to się równa f' od x0 razy x minus x0 i to dodać jeszcze f od x0. To jest wzór na równanie styczne, tak? Tu przypomnijmy sobie styczna. I wydawałoby się, że wszystko jest fajnie, przyjemnie, pięknie, ale jest pewien problem. Dlaczego? Dlatego, że ja nie wiem, w jakim punkcie właśnie ta styczna jest poprowadzona. To, że styczna przechodzi przez punkt, to nie znaczy, że to jest punkt styczności. I tu jest ten właśnie problem, który właśnie młodzież czasem myli, że myślą, że to jest punkt styczności. Otóż nie. No to więc tak, zacznijmy od tego, że normalna, prosta, tym bardziej styczna, ma równanie y równa się ax plus b. Skoro ja mam podany punkt, to znaczy, że ja go mogę podstawić. Czyli minus 4 to się równa za x 2, czyli będzie 2a dodać b. No i ja w zasadzie mogłabym z tego wyliczyć b, czyli jak będę przenosiła, to będę miała minus, że b to jest minus 2a minus 4. No i myślimy sobie, co mi to dało? Dało mi to to, że teraz popatrzmy, tu napisałam zwykłe równanie prostej. A tu już wiem, konkretnie jest to równanie oczywiście naszej stycznej. Ale ja bym chciała go tak przekształcić, żeby było widać a i b. Zatem zrobimy w ten sposób, że ja to pomnożę, czyli f' od x0 pomnożę z x, czyli razy x. Dalej, odjąć f' od x0 pomnożę z x0 teraz i dodam do tego f od x0. Popatrz, co ja zrobiłam. Ja pozbyłam się tego tutaj nawiasu, bo mogę się pozbyć tego nawiasu, po prostu pomnożyłam. Dlaczego tak zrobiłam? Dlatego, że to, co jest przed x, pamiętamy, to jest zawsze a, natomiast to, co jest po x w funkcji liniowej, to wszystko jak leci, to jest b. A my tego x0 nie mamy w dalszym ciągu. No więc musimy sobie przygotować. Po pierwsze tak, pasowałoby tak, x0, no to będziemy mieć x0, ale f od x0 pasowałoby sobie zapisać. F od x0, co to będzie? To będzie nic innego, jak ja za każdego x po prostu podstawię x0. Czyli będę miała x0 do trzeciej minus 3x0 do drugiej dodać 1.
No i jeszcze, jak widzisz, mi jest potrzebne f' od x 0. No to spróbujmy, no to tak. W takim wypadku f' najpierw od x'a policzmy, czyli zwykłą pochodną. No to tutaj wyrzucamy do przodu, czyli będzie 3x do kwadratu. Tu wyrzucam do przodu, czyli będzie 3 razy 2, czyli minus 6x. A pochodna z jedynki to jest oczywiście 0. To jest pochodna funkcji wielomianowej, no musi już mieć opanowaną. No to skoro tak, to ja teraz mogę napisać f' od x 0, czyli będzie 3x0 do kwadratu minus 6x0. Wiesz, w zadaniach zazwyczaj jest tak fajnie, że jest podane to x0, no to jest świetnie, a ja niestety nie mam podanego tego x0, czyli ja będę musiała takie coś, takie podstawiać. I teraz będę chciała, żebyśmy zapisali. Zatem moje a to jest f' od x0, czyli 3x0 do kwadratu minus 6x0. A moje b, popatrz, to będzie tak, minus i teraz pochodna, czyli to, to właśnie mam przepisać, co wcześniej, ta pochodna f' od x0 razy x0 dodać f od x0, tu było moje f od x0, czyli x0 do trzeciej minus 3x0 do drugiej dodać 1. No to pasowałoby mi to b troszkę poprzekształcać, czyli wymnożę tutaj, czyli będę miała minus 3x0 do trzeciej plus 6x0 do drugiej, jak to wymnożę, i tutaj zmienię od razu znaki, bo jest minus przed nawiasem, dodać x0 do trzeciej minus 3x0 do drugiej plus 1. Dla co po niektórych osób to x0 pisanie jest takie denerwujące? Jeżeli Cię denerwuje, to możesz się zmienić na jaką inną literkę. No ale ja już tak napiszę, żeby było tak, jak być powinno. Czyli minus 3x0 do trzeciej plus x0 do trzeciej to będzie minus 2x0 do trzeciej. Dalej, 6x0 do kwadratu minus 3x0 do kwadratu to po prostu jest plus 3x0 do kwadratu i plus 1. I teraz, ja to podkreślę, wyznaczyłam takie b i takie a. I teraz to podstawiam tutaj, bo to było podane w zadaniu. W zadaniu podali mi ten punkt p po to, żebym ja go pod normalny wzór podstawiła i żebym wyznaczyła zależność pomiędzy b a a. No to proszę bardzo, za p podstawiamy minus 2x0 do trzeciej. Dodać 3x0 do kwadratu. Dodać 1, to się zna. Minus 2a, to ja będę od razu mnożyła razy minus 2, czyli będzie minus 6x 0 do kwadratu, dodać, tu jak pomnożę będzie 12x0 i minus 4. Przenosimy się wszystko na jedną stronę, czyli będziemy mieć minus 2x0 do trzeciej. Teraz tu przerzucę, to będę miała plus 9x0 do drugiej. Dalej będzie minus 12x0 i jak tu przeniesiemy będzie plus 5 równa się oczywiście 0. Co to mi wyszło za równanie? Wyszło mi niestety równanie wielomianowe. Wyszło mi równanie wielomianowe, czyli na przykład skłania nam się tutaj schemat Hornera, tylko musimy znaleźć, co by nam to wyzerowało. Oczywiście pięknie nam tu jedyneczka wyzeruje. Minus 2 plus 9 to jest 7 i minus 12 plus, 7, plus 5 to jest minus 7, czyli wyzeruje. Więc lecimy sobie schematem Hornera, to wykreślamy. Jedynka, bardzo często się zdarza, że jedynka zeruje i tu przepisujemy spoczynki. Minus dwójka, dziewiątka, minus dwunastka, piątka. I zasada w schemacie Hornera była taka. To się pierwsze spisuje, czyli minus 2. I teraz 1 razy minus 2 to minus 2, plus 9, no to mamy 7. Dalej, 1 razy 7 to 7, minus 12 to minus 5. Dalej, 1 razy minus 5 to minus 5, plus 5 to 0. No i teraz, co mi to teraz dało dalej? Dało mi to to, że ja mogę to moje równanko wielomianowe zapisać w postaci. Pierwsze wiem, że jedynka zerowała, czyli będzie x0 minus 1, a w drugim nawiasie będziemy mieć oczywiście funkcję kwadratową, bo stopień o 1 mniejszy i skrzydujemy współczynniki. Minus 2x0 do kwadratu, dodać 7x0 minus 5 i to się równa 0. No to co? No to tutaj mamy sytuację czystą, bo wiemy, że x0 to jest 1, a oto mamy już jeden punkt styczności, prawda? Znaczy argument musimy znaleźć jeszcze wartość, ale to za chwilkę. Natomiast teraz będziemy sobie liczyć to. Przyrównujemy do zera, minus 2x0 do kwadratu, dodać 7x0 minus 5 równa się 0, liczymy deltę. Czyli tu mamy 49 minus 4 razy, tu mamy 10, czyli 40 to jest 9, pierwiastek z delty to mamy 3. No i teraz liczymy już x0 sobie
minus b, czyli minus 7, minus 3 nad minus 4, to będziemy mieć minus 10 nad minus 4, czyli po prostu 10 nad 4 po skróceniu 5 drugich. A kolejne x0, ja mogłabym nazwać x01, x02, ale nie ma sensu, po prostu napiszę x0, to będzie minus 7 dodać 3 nad minus 4, czyli będziemy mieć tutaj minus 4 nad minus 4, czyli 1. No tak się składa, popatrz, że nam się powtórzyło. No tak się powtórzyło, to znaczy, że przecież dwa razy tego nie będę liczyć, czyli ostatecznie mam 2 x0, czyli dwa takie punkty styczności, czyli pewnie będą dwie styczne. No to żebym to równanie wyznaczyła tych stycznych, no to oczywiście muszę mieć to a i muszę mieć to b, czyli zrobię dwa przypadki. Pierwszy przypadek będziemy sobie podstawiać za x0 jedynkę i teraz jak będzie wyglądało moje a? Najprościej do tego sobie podstawić. A to jest 3 razy 1 do kwadratu minus 6 razy 1 niech będzie, czyli moje a to będzie 3 minus 6, czyli po prostu minus 3. No to teraz, ja to może oddzielę, będzie nam się to lepiej patrzyło. To teraz liczymy moje b, no chociażby tutaj do tego mogę sobie podstawić. Czyli minus 2, już nie będę pisała razy 1, dodać 3 i dodać 1. Czyli mamy moje b to będzie minus 2, dodać 4, czyli 2. Czyli pierwsze równanie stycznej, może na kolor napiszę kolorowo, to będzie y równa się ax, czyli minus 3x plus b, czyli plus 2. To jest pierwsza styczna. Natomiast teraz druga styczna, czyli moje x0, już takie gorsze, to jest 5 drugich. No nie za ładne, no ale trudno, trzeba sobie jakoś radzić. I tak samo liczymy a i b. No więc a to się równa 3 razy i tu będziemy podnosić do kwadratu, czyli 25 czwartych minus 6 razy i tu mamy 5 drugich. No więc pasowałoby nam to pomnożyć, czyli 75 czwartych minus, tu mamy 30 drugich, czyli wspólny mianownik musimy zrobić, czyli 75 czwartych minus 60 czwartych, czyli mamy 15 czwartych. No to bardzo dobrze, już mamy wyliczone a, no to teraz jeszcze liczymy b, tu podstawiamy z kolei, czyli tak, minus 2 razy i teraz będziemy do potęgi trzeciej podnosić, to moje x0, czyli będzie 125 ósmych, dodać 3 razy, teraz x0 do kwadratu, czyli 25 czwartych i dodać 1. No tutaj skrócę, będzie troszkę ładniej. Skrócę i zapiszę, że moje b to będzie minus 125 czwartych, dodać, tu będę miała 75 czwartych, no i weźmy dodać 4 czwarte, żeby już ładnie było. Czyli może napiszę minus 125 dodać 75, no to oczywiście mamy tutaj minus 50 i plus 4 to mamy minus 46 czwartych po skróceniu minus 23 drugie. No i niestety musimy takie napisać równanie styczne. Y to się równa 15 czwartych x, bo ax plus b, czyli minus 23 drugie. Tu się nie dziwimy, że mamy jedną styczną taką ładniejszą, drugą taką w gorszym stanie, że tak powiem, czyli z ułamkami, bo tak się zdarza, prawda, że czasem jeden wynik jest taki w liczbach całkowitych, a inny jest na ułamkach. Więc trochę roboty jest w tym zadaniu. To zadanie, zwróć uwagę, jest dosyć skomplikowane i pamiętaj, jeżeli napiszą w treści, że twoja styczna przechodzi przez punkt, to nie znaczy, że jest to punkt styczności. Tak jak w tym zadaniu, to nie znaczyło, że to jest punkt styczności. Chyba, że w treści będzie napisane, że to jest punkt styczności, wtedy ok, jak najbardziej. Ale jeżeli nie jest napisane w treści, że to jest punkt styczności, to nie możesz sobie tak uprościć, tylko musisz mniej więcej, przedstawiłam Tobie taki sposób na rozwiązanie tego konkretnego zadania. Zadanie numer 5. Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność i ta nierówność to jest tak: x do potęgi czwartej minus 2x do potęgi trzeciej minus 2x kwadrat plus 9 jest większe od zera. My to mamy udowodnić, czyli na koniec takie zadanie może troszkę ekstremalne, że z dowodem, ale chciałabym pokazać Ci jedną z metod. Oczywiście taką metodę, żeby można było wykorzystać pochodne.
Dlaczego? Dlatego, że oczywiście można by było wykombinować inaczej, ale skoro my na dzisiejszym spotkaniu zajmujemy się pochodnymi, wykorzystaniem pochodnych w różnorodnych zadaniach, ale uwaga, nie optymalizacyjnych, bo tym się zajmiemy w następnym odcinku, tylko zajmujemy się wykorzystaniem pochodnych styczną, ekstremum, maksimum, minimum, czy funkcja rośnie, maleje, prawda? Tym wszystkim się zajmujemy, więc ja chciałam przedstawić Ci sposób rozwiązania właśnie tego przykładu z użyciem pochodnych. Otóż, jak będziemy to robić? Potraktujemy sobie, że ta funkcja to jest jakaś funkcja f od x. Ja będę chciała pokazać na podstawie wykresu tej funkcji, mniej więcej, oczywiście nie jakiegoś super idealnego, ale mniej więcej na podstawie wykresu, że ona ma wartości zawsze dodatnie. Czyli, że jakiekolwiek x bym nie wzięła, to zawsze wartość jest dodatnia. No, żeby to zrobić, pasuje mi to narysować. Ale żeby móc narysować wykres tej funkcji, użyjemy do tego pochodnej, bo chcę znaleźć jej ekstrema. Czyli wartość największą, ekstremum lokalne i ekstremum lokalne wartość najmniejszą, prawda? Będę chciała znaleźć te ekstrema, wtedy zaznaczę je w układzie współrzędnych i zobaczymy, jak będzie wyglądał wykres tej funkcji. A więc, liczymy pochodną. No więc pochodna tutaj jest prosta sprawa, bo jest to wielomian, czyli czwórka idzie do przodu, 4x do potęgi trzeciej, odjąć. Trójka idzie do przodu, czyli 2 razy 3 to jest 6x do potęgi drugiej. Dwójka idzie do przodu, czyli mamy minus 4x, a z dziewiątki pochodna wynosi 0. No to teraz tak, no wiadomo, że dziedziną tej funkcji są były liczby rzeczywiste, więc tu nas nic nie ogranicza. No to teraz będziemy szukać tych ekstremów, czyli warunek konieczny, pochodna równa się 0. Ja to przyrównam do zera, ale już będę od razu może wyciągała przed nawias. 2x da się wyciągnąć, czyli będzie 2x do kwadratu minus 3x minus 2 równa się 0. Czyli tak, z tego mi wyjdzie oczywiście pierwszego x równe 0, natomiast to drugie muszę przyrównać do zera, no i spróbować wyliczyć przy użyciu delty oczywiście, bo wyszło mi równanie kwadratowe. Czyli delta to się równa b kwadrat, czyli u mnie 9, minus 4 razy 2, to mamy minus 8 razy minus 2, czyli będzie plus 16, czyli wychodzi mi 25. No to skoro tak, no to pierwiastek z delty to jest 5, no to x moje niech będzie 1, to będzie minus b, czyli 3 minus 5 nad 2 razy a, czyli będzie nad 4, czyli to będzie minus 1 druga, a moje x2 to będzie oczywiście 3 dodać 5 nad 4, czyli będziemy mieć 8 nad 4, czyli to będzie 2. Czyli co popatrz mamy? Mamy 3 punkty, 0, minus 1 druga i 2, które są podejrzane o ekstremum. Żeby być pewnym, że tak jest, oczywiście zapisujemy warunek wystarczający. Czyli próbujemy ustalić, jak się zachowuje nasza pochodna pod względem jej znaku. Czyli kiedy jest dodatnia, kiedy jest ujemna. No to ja w zasadzie powinnam przepisać jeszcze raz tą pochodną, którą wyznaczyłam. I teraz napisać większe od zera. Ale oczywiście zrobimy to szybciej, czyli od razu nie będziemy tego jeszcze raz liczyć, bez sensu. Od razu sobie narysujemy oś liczbową i tak, zaznaczymy minus 1 druga, zaznaczymy 0, zaznaczymy 2 i wiemy, że będzie tutaj wężyk. Będziemy rysować wężyk i z tego wężyka będziemy wyciągać później wnioski. Idziemy od góry, no bo przy najwyższej potędze jest plus, czy tutaj patrzymy, czy tutaj, nie ma to znaczenia, czy po prostu sobie patrzymy do naszej pochodnej, idziemy z góry, nie ma żadnych podwójnych, więc tak sobie przechodzimy. I teraz, czy są ekstrema? Tak, są trzy ekstrema. Buźka uśmiechnięta robi się smutna, to tu jest minimum. Dalej, z buźki smutnej robi się uśmiechnięta, to w tym miejscu jest maksimum. I z buźki uśmiechniętej robi się buźka smutna, to tutaj w tym miejscu będzie minimum. Czyli pasowałoby mi znaleźć, prawda? Te maksima, te minima. No to liczymy sobie f od minus jednej drugiej. Ja zapiszę, że to będzie moje minimum, oczywiście minimum lokalne mam na myśli. F od minus jednej drugiej podstawiam do mojej wyjściowej funkcji, czyli będziemy podstawiać za x minus 1 druga, czyli będziemy mieć 1 szesnastą, dalej minus 2 razy, i tu będziemy mieć minus 1 ósmą, minus 2 razy 1 czwarta i plus oczywiście 9. No to spróbujmy sobie to policzyć, 1 szesnasta plus 1 będzie, jak to skrócimy sobie, to będzie 1 czwarta minus. I tu będziemy mieć, jak też skrócimy sobie, to będziemy mieć 1 druga i plus 9.
Czyli ustalając może wspólne mianowniki, byśmy sobie to wykonali, czyli będziemy mieć 1/16, dodać tu będziemy mieć 4/16, minus weźmy sobie 8/16 i dodać 9. To się równa. I teraz tu mamy 5 minus 8, czyli mamy minus 3/16, czyli będziemy mieć 8,13. Takie będzie nasze minimum. No to teraz liczymy dalej, czyli będziemy mieć już następne, czyli maksimum, ale to może tu napiszę f od 0 i będzie to maksimum, to się równa, jak podstawię 0, 0, 0, po prostu 9, no to chociaż tutaj się mało policzyliśmy. I jeszcze będzie jedno, tym razem minimum będzie, ono będzie dla dwójeczki. Czyli postawiamy 2 do czwartej to 16, minus 2 razy 2 do trzeciej to jest 8, minus 2 razy 2 do drugiej to 4 i dodać 9. To się równa. Tu mam 16, tu minus 16 się skasuje, minus 8 dodać 9 to jest oczywiście 1. Czyli ja mogę wyciągnąć wnioski już, że moja funkcja ma 3 ekstrema, 2 minima, 1 maksimum. Będę chciała to zobrazować na wykresie, ale zanim to jeszcze policzmy granice, żebyśmy wiedzieli, jak ten wykres nam ucieka. Czyli limes przy x zmierzającym do plus nieskończoności z mojej funkcji oczywiście wyjściowej, bo ja rysuję wykres tej funkcji f od x. Od razu wyciągnę może x do czwartej przed nawias, będzie 1 minus 2 nad x, minus 2 nad x kwadrat, dodać 9 nad x do czwartej. Wyciągamy najwyższą potęgę, żeby ładnie tutaj te zmierzania zaznaczyć. I tak, to oczywiście zmierza do zera, to zmierza do zera, to zmierza do zera, a x do czwartej zmierza do plus nieskończoności. Czyli plus nieskończoność razy tutaj w nawiasie 1, no to oczywiście jest plus nieskończoność. No to dalej, teraz limes przy x zmierzającym do minus nieskończoności. Ja dokładnie to samo przepiszę, dokładnie tak samo, dlatego że też wyciągam przed nawias sobie x do czwartej i teraz widzę, tu zmierza do zera, tu do zera, tu do zera, jak widzę, a tutaj, mimo tego, że x zmierzało do minus nieskończoności, to podniesione do potęgi czwartej, minus do potęgi czwartej daje plus, czyli to zmierza też do plus nieskończoności. Czyli plus nieskończoność razy 1 daje plus nieskończoność. Popatrz, jaki to będzie miało wpływ na nasz wykres? Otóż taki wpływ, że jak ja sobie pozwolę teraz narysować taki chociaż prowizoryczny, ale będzie to potrzebne, żebym ja mogła powiedzieć, że faktycznie tak się zgadza moja postawiona teza, to muszę mniej więcej ten wykres narysować. I teraz tak, zaznaczamy sobie nasze ekstrema. Czyli może zaczniemy. F od 0 to jest 9, czyli dla 0 9, gdzie sobie tutaj postawimy 9, niech będzie tutaj, to jest moje maksimum. Dalej, dla dwójki 1, gdzieś tu niech będzie dwójeczka, dla niej 1, tu niech będzie, tu podpiszę 9. I to niech będzie moje minimum. I jeszcze jest jedno minimum, czyli dla minus 1 drugiej z tej strony mamy coś mniej niż 9, a to sobie tutaj zaznaczmy kropeczkę. I możemy oczywiście tutaj podpisać, że to jest 8,13. I teraz może kolorem czerwonym zaznaczę, jak będzie wyglądał ten wykres mniej więcej, bo oczywiście idealny wykres, to byłoby więcej rzeczy oczywiście sprawdzić, tak? Gdybym chciała idealny wykres, asymptoty, punkty, kiedy funkcja jest wypukła, wklęsła, punkty przegięcia, ale ja oczywiście tutaj robię to ten wykres na poziomie szkoły średniej, nie wchodzę już w trudniejsze rzeczy. I tak, on mi ucieka w nieskończoność, czyli tu będę go miała gdzieś, tu będzie to moje minimum, prawda? Tu mi się zrobi maksimum, tu mi się znowu zrobi minimum i ucieka znowu w plus nieskończoność. Ten wykres mniej więcej tak będzie wyglądał. Ja nie mówię, że idealnie tak będzie leciało, prawda? Ale mniej więcej, na pewno, popatrz, tu jest dla dwójki, była 1, na pewno zbiór wartości, czyli ja mogę powiedzieć, że moja funkcja f od x ma i cały jej wykres jest, czyli on powyżej 1, tak? Czyli ona, mogę powiedzieć, że f od x jest większa lub równa od 1. Powyżej 1 oczywiście w tym punkcie jest dokładnie na 1, prawda? Ten mój wykres. A ja prosiłam, żeby było większe od 0. Oczywiście, że jest to większe od 0. Czyli jak najbardziej, co kończy mój dowód? Przeprowadziliśmy sobie dowód, czyli mogłabym tutaj zapisać oczywiście tezę. Tutaj już by był nasz dowód, to co sobie wykonywaliśmy, to były nasze dowody i na końcu udowodniliśmy, zrobiliśmy to przy użyciu pochodnych. W
W tym zadaniu właśnie chciałam Ci pokazać, jak pochodne mają wpływ również na rozwiązywanie równań czy też nierówności. Czasem się sprzydają. Oczywiście są to zadania już takie trudniejsze, bo zazwyczaj każdemu pochodna się kojarzy albo ze styczną, albo z tym zadaniem optymalizacyjnym, albo z ekstremum, albo z monotonicznością. Rzadko kiedy kojarzy się z rozwiązywaniem równań czy też nierówności, ale popatrz, taki przykład również przygotowałam, żebyś wiedział, że takie zastosowanie pochodnych też może się zdarzyć. Myślę, że na to nasze spotkanie przygotowałam wystarczającą ilość zadań, żeby Tobie powtórzyć pochodną, właśnie żeby powtórzyć, jak się ją oblicza, zarówno z funkcji wielomianowej, jak i z funkcji właśnie, która jest w postaci ilorazu, a to możesz spotkać na maturze. Dalej, przypomniałam, jak wyznaczać ekstrema, warunek konieczny, warunek wystarczający, jak wyznaczać przedziały monotoniczności. Mieliśmy zadanie oczywiście ze styczną do wykresu i również było takie zadanie jak tutaj, gdzie wykorzystywaliśmy pochodną do rozwiązywania nierówności, do udowodnienia, że taka nierówność zachodzi zawsze. Popatrz, na naszym wykresie faktycznie zachodzi zawsze. Mam nadzieję, że ta lekcja będzie dla Ciebie przydatna. No i zapraszam na kolejne spotkanie. Myślę, że będę już troszkę zdrowsza, bo gardło troszkę jednak czuć i chyba słychać, że mi siadło. Życzę zdrowia i zapraszam na kolejne spotkanie właśnie z Aika nad ze mną.